Kolejne miejsce, które odwiedziliśmy z kamerą i z cyklem naszego filmu Jestem z krainy lesowych wąwozów, to Chmiele Nałęczowskie, a wraz ze mną Paulina Stępniak-Sołyga i Mirosław Sołyga. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, pasja, doświadczenie i miłość do regionu złożyło się pewnie na to, że założyliście rodzinny browar Chmiele Nałęczowskie. Opowiedzcie o genezie. Historia browaru rozpoczęła się 10 lat temu, kiedy to jeszcze pracując w korporacji, w kuchni rozpocząłem ważenie piwa. W soboty, w niedzielę rozstawiałem się z garnkiem dużym i ważyłem to piwo. I dość szybko okazało się, że chmiel, który dodałem w postaci szyszek, uprawiany tu na płaskowyżu nałęczowskim, który ma niesamowite walory smakowe, aromatyczne, tak wzbogacał to na moje piwo, że to piwo cieszyło się bardzo dużym uznaniem, bardzo ludzie je polubili, już w samej rodzinie pokazywali to piwo, wskazywali to piwo z szyszek właśnie chmielowych, naszych tutaj z Pod Nałęczowa, jako jedno z lepszych piw, które robiłem, a robiłem dużo piw. Natomiast no, większość tych piw była robiona na składnikach, które przychodziły mi, przysyłali mi z internetu. I właśnie ten chmiel, który został zakupiony tutaj od rolnika, na samym początku dostałem ten chmiel, bo on sam był ciekaw, ten rolnik, jak smakuje mu ten producent, bo on ma dość dużo tego chmielu. Sam był ciekawy, w jaki sposób to piwo smakuje właśnie z jego chmielu, bo on nigdy nie pił. Ale wzbogacacie, proszę Państwa, bardzo rynek produktów lokalnych. Pani Paulino, jesteście obecni na różnych kiermaszach, wystawach, targach. Myślę, że to jest sukces męża, że znaleźliśmy się na tym rynku tutaj lokalnym. Wydaje mi się, że ten biznes, można tak powiedzieć, wynika z trzech rzeczy. Przede wszystkim z ogromnej pasji męża, za którą idzie chęć poszerzania wiedzy, ciągłego doskonalenia się w danym temacie. Po drugie, z uczciwości, bo jeżeli robi się produkt nie tylko dla siebie, ale też dla innych ludzi, to trzeba pamiętać, że trzeba być uczciwym i robić wszystko z wysokiej jakości składników i według procesu, który jest prawidłowym procesem, nie wolno niczego skracać. No i wydaje mi się, że trzecia rzecz to właśnie bardzo ważne jest myślenie nie tylko o sobie, o przychodzie, o zarobku, ale o tym, żeby coś zrobić dla lokalnego społeczeństwa, dla terenu, na którym się żyje, z którego bierze się te surowce. Panie Mirku, a powiedzmy o produkcji, o tych etapach, dlatego że w tym pomieszczeniu, w którym znajdujemy się, odbywa się produkcja. Pomieszczenie jest niewielkich rozmiarów, ale optymalnie realizuje właściwie potrzeby browarnicze. Jeżeli chodzi o etapy gotowania piwa, to na samym początku chcę powiedzieć, że produkujemy piwo metodami tradycyjnymi, bez żadnych polepszaczy, bez ulepszaczy. I etapy gotowania piwa to można powiedzieć dwa takie główne, dwa procesy. Pierwszy to jest etap gotowania słodu, który mamy, który dodajemy, który zostaje, jest zmielony. Kolejny etap to jest wygotowanie chmielu, czyli dodawanie przyprawy, którą jest chmiel. Kolejnym etapem jest przetransportowanie tego piwa do fermentatorów, do których dodawane drożdże. No i etap fermentacji, na który mamy wpływ jedynie taki, że możemy go sterować temperaturą. Ważna rzecz, że dodajemy chmiel w postaci całych szyszek. To jest chmiel z płaskowyżu nałęczowskiego. Jesteśmy z tego bardzo dumni. A więc pasjonaci, ale też ludzie z ogromną wiedzą i miłością do regionu. Paulina Stępniak-Sołyga i Mirosław Sołyga, Chmiele Nałęczowskie. Dziękujemy bardzo. I zapraszamy.